No to była bardzo intensywna kampania. Prawie 70 dni, bo ja ogłosiłem mój start 18 lipca w poniedziałek. No dzisiaj mamy niedzielę 25. I no, w tych dni było prawie 70, więc to jest naprawdę dużo. Kampania z jednej strony intensywna i szybka, z drugiej strony jednak wymagająca uwagi i zaangażowania, dlatego że był to okres wakacyjny przez no, dość długi czas i trzeba było się naprawdę natrudzić, żeby do mieszkańców dotrzeć. Dodatkowym wymogiem te 3000 podpisów, które normalnie w zwykłych wyborach nie jest konieczne, wystarczy tylko po 150 podpisów na okręg wyborczy, więc to jest zupełna różnica, wielka różnica. Dużo spotkań z mieszkańcami i to tych takich grupowych. Zdarzało mi się, że 2-3 spotkania w ciągu dnia, więc z jednego spotkania na drugie trzeba było szybko się przemieszczać. Dużo spotkań indywidualnie z mieszkańcami, zwłaszcza przy zbieraniu podpisów. Powiem szczerze, to chyba było bardzo ważne, dlatego że mieszkańcy wtedy mówili, czego im brakuje, tak? Z czym się martwią i stąd jakby takie podpowiedzi, że trzeba mówić o jesieni, o tym, że trzeba się przygotowywać. I mieszkańcy się tym martwili już w sierpniu, także myśmy zbierali podpisy, to był ten leitmotiv, dlatego ja też o tym zacząłem od razu mówić, no bo słucham mieszkańców, co oni mówią. Także no, kampania dla mnie pierwszy raz taka, ja startowałem na radnego, to jednak inna kampania, dotarcie do mniejszej grupy ludzi, teraz do znacznie większej, jednak ponad 100 tysięcy wyborców, to jest duża grupa. Wiem, że trzeba będzie inaczej docierać do wyborców, a mianowicie jeden element szwankuje, to jest myślę, że ogólnopolski temat, że niektórzy mieszkańcy, jak nie chodzili do wyborów, to nie wiedzą, gdzie mają iść, tak? Konkretnie pod jaki adres mają iść i trzeba to moim zdaniem poprawić. I to jest już taki pierwszy wniosek z tej kampanii. Myślę, że kilka procent byłoby więcej w frekwencji, a o frekwencję zawsze walczymy, bo lepiej jest wygrać, jeżeli więcej ludzi głosuje, bo wtedy ta legitymacja jest większa. To jest naprawdę ważne. Konkurencja trudna. Powiem szczerze, ja zawsze powtarzałem w ciągu tej kampanii, to były takie moje dwa hasła, które gdzieś się tam przewijały, że nie ma prostych sytuacji, to było pierwsze hasło, więc trzeba było walczyć naprawdę w trudnych realiach. A drugie hasło to, że trzeba myśleć pozytywnie. No i myślę, jestem dobrej myśli. Trzeba być dobrej myśli, więc jestem dobrej myśli. Liczę, że tą przewagę utrzymam i że dzisiaj te wybory będą zwycięskie.